Cześć wszystkim. Dzisiaj w teście dość niecodzienne urządzenie, które wygląda jak stary telefon. No bo ma tutaj z tyłu aparat, ma slot na kartę SIM, ma wyświetlacz, ale telefonem nie jest, bo to kieszonkowy tłumacz Wasco Translate M3. I to podobno hitowy tłumacz, który dostał niemiecką nagrodę Red Dot Design Award. Dodatkowo hitowy również w Japonii, bo tam na platformie crowdfundingowej, gdzie zbiera się pieniądze na różne rzeczy, udało się zebrać prawie 26 milionów jenów, więc rozumiem, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenie jest dość duże. To jest bardzo ciekawe, bo to jest po prostu tłumacz mały, który wrzucamy do kieszeni i dodatkowo dość drogi, o czym za chwilę. No muszę przyznać, że duże zainteresowanie w dobie smartfonów, gdzie możemy sobie po prostu zainstalować aplikację do tłumaczenia, to jest dość ciekawa sprawa, ale to jest też dość fajne, ciekawe i sprawnie działające urządzenie i może to właśnie jest przepis na sukces. Wasco Translator M3 jest mały, zgrabny i wygodny w korzystaniu. Ma dwa duże, okrągłe przyciski, pod które podporządkowujemy konkretne języki do tłumaczeń, slot na kartę SIM, która jest od razu w zestawie, przycisk głośności fizyczny, przycisk do nawigowania po menu, jeśli ktoś nie lubi obsługi dotykowej, dwucalowy dotykowy ekran, złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm, port ładowania USB-C. Bateria ma 1700 mAh, ale nie mam pojęcia, ile wytrzyma, bo to po prostu dość trudno przetestować. Podobno w trybie czuwania wytrzyma 180 godzin. Mamy tu też dwa kierunkowe mikrofony z redukcją szumów, jeden na górze, drugi na dole. Translator dostępny jest w kilku przyjemnych dla oka kolorach. W ogóle ta karta SIM, o której wspomniałem, to moim zdaniem jeden z najciekawszych elementów tego urządzenia. Ona pozwala korzystać z tłumacza, pozwala mu działać w około 200 krajach. Jeśli jesteście zainteresowani jakich, no to na stronie producenta jest dokładna lista, na mapce możecie sobie sprawdzić, czy jak gdzieś pojedziecie, to będzie działał. I co bardzo ważne, nie płacimy za tę kartę SIM żadnego abonamentu i ona też nie ma żadnego limitu danych, ani limitu czasowego. Czyli jeżeli kupimy ten translator, ta karta jest od razu w środku i ona po prostu działa, nic więcej nie musimy płacić. Co jest moim zdaniem bardzo ważne, no za granicą można oczywiście korzystać ze smartfona i aplikacji do tłumaczeń, ale sami wiecie, jak jest z tym roamingiem, tu czasem jest, tu czasem nie ma, dodatkowe opłaty i tak dalej. No a tutaj tym problemem się kompletnie nie przejmujemy, to po prostu działa. A w momencie jakby nie było zasięgu i mielibyście z nim problemy, bo może się tak zdarzyć, w końcu to jest urządzenie na kartę SIM, więc może ten zasięg być słabszy, no to mamy tutaj też kartę Wi-Fi, więc możemy się podłączyć na przykład do hotelowej sieci Wi-Fi i sobie korzystać z tego tłumacza, bazując właśnie na tej sieci Wi-Fi, czy gdzieś w restauracji, więc to też fajny bajer na plus. Jak widzicie, języków jest naprawdę sporo, przy niektórych widnieje ikona przekreślonego głośnika, a to oznacza, że nie ma tutaj ścieżki audio, ale tam gdzie jest, dostajemy native speakerów, którzy brzmią naprawdę bardzo dobrze, no i zdecydowanie lepiej niż ten polski lektor. Z translatora korzysta się bardzo prosto. Wybieramy język, podporządkowujemy go pod konkretny przycisk, jeden pod górny, drugi pod dolny, później po prostu ten przycisk naciskamy i mówimy. Bardzo fajne, intuicyjne i wygodne rozwiązanie. No a jak ten tłumacz tłumaczy? Sprawnie, dość szybko, ale na pewno nie w ułamku sekund, chwilkę trzeba poczekać. No i też zdarzały się sytuacje, w których nie zawsze dobrze odczytywał to, co było mówione i ucinał gdzieś jakieś poszczególne słowa. Zdarzało się też, że źle zrozumiał niektóre słowa i po prostu tłumaczył nie to, co zostało powiedziane. No ale to są drobne sytuacje, które czasem się zdarzają, czasem się nie zdarzają. Generalnie moim zdaniem tłumaczy tak na piątkę z minusem. No i najważniejsze, że jest bardzo prosty w obsłudze, po prostu tak jak powiedziałem, wystarczy nacisnąć przycisk, powiedzieć i zaraz dostajemy informację zwrotną z tłumaczeniem. Jeśli jest głos, no to głosowym, a jeżeli nie ma, no to tekstowym i naprawdę mega prosto się z tego korzysta i trudno się pomylić, jeśli mamy dwa przyciski. No ale też posłuchajcie konkretnych tłumaczeń, jak to wygląda i jak to brzmi. Cześć, mam na imię Paweł i zapraszam Was wszystkich na nasz kanał w serwisie YouTube. Hi, my name is Pavel and I invite you all to our YouTube channel. Stationen är på ett helt annat ställe. Stacja jest w zupełnie innym miejscu. Detta är inte vägen att gå för ett hotell. To nie jest droga do hotelu. Ce n'est pas la voie à suivre pour un hôtel. To nie jest droga do hotelu. Este no es el camino a seguir para un hotel. To nie jest droga do hotelu. Zgubiłem się i nie wiem, jak dojechać do hotelu. Me perdí, no sé cómo llegar al hotel.
Zgubiłem się i nie wiem, jak dojechać do hotelu. I got lost. I don't know how to get to the hotel. Zgubiłem się i nie wiem, jak dojechać do hotelu. 道に迷ってホテルへの行き方がわからない。ありがとう、先輩。Dziękuję seniorowi. ちょっと待って。Poczekaj minutę. 私たちのチャンネルを購読する。Zapisz się do naszego kanału. Mamy tu też kilka dodatkowych trybów. Tłumacz foto skorzysta z tylnego aparatu i przetłumaczy tekst, który zobaczy kamera. Działa, ale chwilę to trwa. Największy minus to niestety mały ekran, przez który trzeba korzystać z programowej lupki, żeby cokolwiek dobrze dojrzeć. Obawiam się też, że słabej jakości aparat może czasem sprawiać problemy, na przykład w gorszym świetle, ze zrobieniem czytelnego zdjęcia, ale to pewnie wyszłoby dopiero w tak zwanym praniu gdzieś za granicą. Jest tryb tłumaczenia rozmów telefonicznych, multitalk, który podobno pozwala rozmawiać aż 100 osobom w różnych językach, ale tu jak rozumiem są potrzebne inne osoby też z translatorami lub aplikacją Wasco Multitalk. Jest też tryb nauki z prostymi lekcjami, których zadaniem jest podsunięcie nam podstaw języka. Muszę przyznać, że nie testowałem nigdy wcześniej tego typu urządzenia, więc też nie mam skali porównawczej. Natomiast no, porównywanie tego ze smartfonem mija się z celem, choć za chwilę powiem, że jeżeli chodzi o cenę, to jak najbardziej jest trafione. Natomiast no, to jest małe, zgrabne urządzenie, które wrzucamy do kieszeni i ono ma działać. I ono działa. Doceniam natomiast oczywiście, że jest małe, zgrabne i poręczne i wygodne w użytkowaniu. Natomiast ten mały rozmiar wiąże się też z pewnymi minusami, o których tutaj też muszę powiedzieć. Mały ekran oznacza, że no nie będzie idealnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do dużych ekranów. I jeżeli chodzi o czytanie tego, co tłumacz przetłumaczy, jest w porządku, ale tak jak powiedziałem, przy trybie tłumaczenia ze zdjęć, no trzeba sobie tutaj zbliżać i trzeba się wpatrywać w ten ekran, żeby cokolwiek dojrzeć. Dodatkowo, jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do smartfonów i teraz mamy przecież ekrany z odświeżaniem 90-120 Hz, no to to po prostu działa topornie. I ten ekran jest też mały, więc ja nie mam dużych dłoni, dużych kciuków, a jednak w dużej mierze mój kciuk zasłania to, co dzieje się na ekranie. Ta responsywność tego ekranu też nie jest idealna i kojarzy się, na pewno nie kojarzy się z nowoczesnymi smartfonami, które super odczytują ten dotyk. Sam też od razu wrzuciłbym tego tłumacza do silikonowego etui, które znajdziecie w zestawie. Podejrzewam, że właśnie dlatego ono tam jest, żeby z niego korzystać. To jest fajny, taki delikatnie gumowany plastik, no ale ja już miałem styczność z takim plastikiem, on jest fajny na samym początku, a jak wrzucicie ten sprzęt z kluczami do kieszeni, czy gdzieś luzem do plecaka, to moim zdaniem bardzo szybko się porysuje, będą takie przetarcia i to po prostu będzie brzydko wyglądać. Nie wiem jak z trwałością, nie upuściłem jeszcze, wolałbym nie sprawdzać. Ale moim zdaniem nie sprawia wrażenia jakoś super odpornego na upadki. Ten plastik wydaje się trochę za miękki, ale jednak jest dobrze zrobiony, w sensie nic nie skrzypi. Tak jak powiedziałem, w zestawie jest etui, więc polecam wrzucić do tego etui. W zestawie jest też ładowarka, więc nie musicie nic dodatkowo inwestować, jeśli chodzi o sprzęt. To już więcej niż w nowych iPhone'ach. No powiem szczerze, że ta cena mnie mocno zaskoczyła. Niestety negatywnie. Spodziewałem się tak, nie wiem, 500-600 zł, a on kosztuje w normalnej dystrybucji, w normalnej cenie 1686 zł. Teraz na stronie producenta jest w promocji za 1349. To bardzo dużo jak za urządzenie, które potrafi tylko jedno. Tak jak kiedyś odtwarzacze MP3 potrafiły tylko puszczać nam muzykę, czy tam ewentualnie dodatkowo radio, tak ten sprzęt potrafi tylko tłumaczyć, no bo do niczego innego się nie nadaje. I powiem szczerze, że za 1700 zł to można kupić naprawdę udany, dobry smartfon, który będzie umiał robić wszystko. Będzie nawigacją, telefonem, zegarkiem do oglądania multimediów i też będzie tłumaczył, no bo przecież mamy w smartfonach aplikacje, zatrzęsienie aplikacji do tłumaczeń. Czy będą działać lepiej od tego translatora? Na pewno nie będą tak wygodne w użytkowaniu, no bo nie będziemy mieć dwóch przycisków i prostego wybierania. Aplikacje też pewnie część będzie w abonamencie, część będzie płatnych. Natomiast jestem trochę zaskoczony tą popularnością na tym japońskim Kickstarterze, czy tam platformie, która jest odpowiednikiem Kickstartera, bo tak jakby wracała moda na urządzenia do konkretnych rzeczy, które nie są najtańsze, a przecież mnóstwo rzeczy możemy zrobić na smartfonie właśnie aplikacją. Podejrzewam, że największy koszt, jaki ponosi tutaj klient kupując takie urządzenie, to oczywiście pewnie poza opłaceniem 6 silników tłumaczeniowych, z których to urządzenie korzysta, no to jest ta karta SIM, która pozwala korzystać z urządzenia w 200 krajach, nie opłacać żadnego abonamentu, żadnych limitów nie ma, danych i czasowych, więc no po prostu w pewnym sensie płacimy też za ten dostęp do tej sieci, z której korzysta tłumacz. No ale jednak moim zdaniem prawie 1700 zł w regularnej cenie, a nawet 1400 po promocji
to jest jednak dużo i może być największym minusem tego urządzenia i największą przeszkodą dla osób, które chciałyby sobie taki sprzęt kupić. No ale żeby było jasne, to jest bardzo fajny gadżet, który chętnie zabrałbym na jakieś dalsze wyprawy, gdzie angielski może nie wystarczać. Natomiast dla osób, które posługują się tylko i wyłącznie polskim, to może być sprzęt, który zniesie granice językowe. Nie jest oczywiście idealny, ale bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, jest mały, zgrabny, lekki i bardzo prosty w obsłudze. Czyli dokładnie taki, jaki powinien być kieszonkowy tłumacz, o ile oczywiście jesteście w stanie zapłacić takie pieniądze za tego typu urządzenie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to śmiało piszcie je w komentarzach. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!